widzicie na swoich ekranach. Rezerwa taktyczna w miejsce Hansa Andersena, Matej Żagar. No i jego partnerem Tomasz Golob. Matej Żagar to ten jedyny, który wygrał wyścig dla Barw Keilum Stali w dzisiejszym spotkaniu. Tomasz Golob, uznana klasa i potrafi tak dostosować swój motocykl i swój styl jazdy, by wygrywać na każdym torze na całym świecie. Para gospodarzy, Piotr Protasiewicz, świetnie dziś dysponowany. No i Patryk Dudek, który przez 7 wyścigów nie wyjeżdżał na tor. I to na pewno nie jest pomocne dla zielonogórzanina. Protasiewicz, Żagar, Dudek, Golob, taśma w górę, moment startowy dla Mateja Żagara. Ale przy krawężniku lepszy Piotr Protasiewicz, który jednak odchodzi od tego krawężnika i objechany jest, wsięty w taką przysłowiową kanapkę przez dwójkę Gorzowian i znalazł się na trzeciej pozycji, ale teraz już odgryza się Matejowi Żagarowi, już melduje się za plecami Tomasza Goloba, a cały czas nie daje za wygraną Patryk Dudek i teraz wyprzedza w dość łatwy sposób Mateja Żagara. Żagar jednak kontratakuje, odzyskuje trzecią pozycję. Sporo zmienia nam się tutaj w tym wyścigu ósmym. W tej chwili układa się ten bieg na biegowe zwycięstwo pary Gorzowskiej. Tomasz Golob przed Piotrem Protasiewicem, Matejem Żagarem i Patrykiem Dudkiem. Teraz Protasiewicz przy krawężniku spróbował zaatakować Tomasza Goloba. Ten popełnia błąd, no ale taki stolny błąd, bo obejrzał się Tomasz Golob. Teraz spada na ostatnią pozycję. No, proszę Państwa. Czy mistrzowi świata mogą zdarzyć się takie błędy? No mogą. Właśnie przed chwilą widzieliśmy, jaki juniorski błąd popełnił Tomasz Golob. Sędziowie wielokrotnie dają ostrzeżenia za oglądanie się na torze. Obejrzał się Tomasz Golob i nie opanował motocykla. Wygrał Protasiewicz przed Żagarem, Dudkiem i Golobem. Wygrali zielonogórzanie 4-2. Wydawało się, że wygrają gorzowianie. 33-15 dla...